Pani, bardzo dużo. Mam kilka. Więc, panie Krzysztofie, oddaję panu głos, ale bardzo proszę uważać na to, że nie jest pan sam na sali. Ja mamy pół godziny w sumie. Bardzo proszę. Ja wiem, proszę bardzo. Więc mam pytania zarówno do pana Rzodowskiego, jak i do pana Zawistowskiego. I czy państwo słyszycie, czy państwo słyszycie dobrze? Może ten mikrofon tam. Działa, ale trzeba głośno, blisko tego trzymać. Blisko, proszę. Chodzi mi po pierwsze o taką rzecz, że pan Andrzej Zawistowski, pan powiedział w wywiadzie pan powiedział, że dlatego wybrał pan pana Brzozowskiego, ponieważ wie, na czym polega historia, ja to cytuję, i jak ją się popularyzuje, ma duże doświadczenie i daje rękojmię w wiarygodności i rzetelności. Potem pana zapytano o podręcznik, którego z jednym z współautorów był pan Brzozowski. To jest podręcznik do pierwszej klasy licealnej ku współczesności. I w stosunku, ja nie będę wchodził w te zarzuty, ale są okropne zarzuty, że to jest potwornie przygotowany, bez wiedzy zupełnej, no kompromitacja, przemilczenia, kłamstwa, zmiana faktu, tak, znamy, więc nie będę wchodził. Propagandowe treści. I teraz mam takie pytanie w związku z tym, bo pan powiedział, że się nie zapoznał z podręcznikiem. Jeżeli to nie są tylko fakty, jak mówi się teraz, fakty medialne, tylko rzeczywiście jak ten podręcznik się ukaże, bo ja rozmawiałem z panem wcześniej tutaj na sali, to jeżeli te fakty sprawdzą się, że on jest tak źle napisany, to czy pan go wtedy usunie z funkcji redaktora naczelnego? Mam kolejne pytanie. Mianowicie w pierwszym numerze Pamięci nie było ani słowa o Kurtyce. I ja zrozumiałem ten argument, że nie piszemy, biuletyn nie pisze o sprawach współczesnych. To teraz moje pytanie jest takie. To dlaczego w drugim numerze są aż dwa artykuły poświęcone nowej podstawie programowej, nowemu sposobowi nauczania historii? Więc według mnie to jest w ogóle nie do przyjęcia. Dwa artykuły o temacie, który dotyczy roku 2012, gdzie pan Brzozowski jest tym, który zadaje pytania i równocześnie współautorem tego pisma i jest wywiad. On przeprowadza wywiad z innym jakimś nauczycielem, który to wychwala pod niebiosa. Ponieważ mam mało czasu, to nie będę mówił o tym ubytku dwóch lat, że zmieniono, bo to jest karygodne. Natomiast do pana Zawistowskiego mam bardzo ważne pytanie związane z jego wywiadem. Zakładam, że wywiad powiedział prawdę. Więc pan tak mówi tam, nie było w redakcji tego starego biuletynu, nie było żadnego historyka. I drugie zdanie mi jeszcze bardziej, to znaczy to pierwsze, bo zjawił, napisał doktor habilitowany z IPN-u, że to jest nieprawda, że tam był doktor historyk, który Jacek Żurek. Ale tam, jeszcze kolejne zdanie mnie zdziwiło, bo pan powiedział tak. W kryzysowych sytuacjach redakcja, ta stara, rozkładała ręce i mówiła, że nie może podjąć decyzji, ponieważ jej członkowie nie są historykami. Dla mnie to brzmi tak, że pan chciał zmienić jakieś teksty, czyli stać się cenzorem, a ta redakcja bała się, że pan ich zwolni, no to mówiła, nie jesteśmy historykami, nie możemy nic zmienić. Możliwe, że jest tutaj możliwa inna interpretacja, ale dla mnie ta interpretacja jest najprawdziwsza. Teraz kolejna, już nie będę wracał do odnośnie artykułu Daniela Koresia, ale następna rzecz jest nie do pomyślenia taka odpowiedź pana, bo tu chodzi o kwestię pana charakteru. Pan powiedział tak. Strasznego, proszę mi wierzyć. Papierkiem lakmusowym działania IPN-u była zdaniem, to redaktor mówi, który pan zadaje pytanie, była zdaniem wielu książka SB, Alek Wałęsa, Piotra Gontarczyka i Sławomira Cęckiewicza. Pytanie, pan zgodziłby się na jej publikację? I pan odpowiada tak, to trudne pytanie. Ja jako historyk nie lubię się stawiać w sytuacji, co bym zrobił gdyby. Łatwo być bohaterem Polaka. I pada porównanie do powstania w Warszawie, do powstańców. Więc według mnie to jest po prostu karygodne, bo to nie jest gdybanie zwykłe. To jest po prostu zapytanie, czy miałby pan taką odwagę, że jeżeli władza
chce, żeby był Wałęsa czystą postacią, on jest potrójnym agentem, bo należałoby wydrukować również, że nie tylko SB, ale był agentem dla milicji, był agentem dla WSW, czyli to był potrójny agent. Więc być może prędzej czy później to IPN powinien opublikować. I pan to porównuje do powstania i do bohaterstwa. To nie jest pytanie, bo historyk nie powinien gdybać, ale to jest pytanie, że w sytuacji, kiedy chodzi o prawdę, pan o tą prawdę potrafi walczyć. I pan odpowiedział o powstaniu warszawskim, jakby to słyszeli kombatanci, to ja nie wiem, co by się z panem stało. Teraz kolejna rzecz. Pan mówi o... Przepraszam, dużo tych pytań jeszcze pana. To jest ostatnie. Ostatnie, to jest pytanie, ja mam pełno, ale to jest ostatnie z tych ważnych, które uważam. Proszę bardzo. I pan powiedział, że w tym, na temat dystrybucji wydawnictw IPN-u, w tym biuletynu. To niestety spadek po poprzedniej ekipie, która ten temat odpuściła. Tu oczywiście usłużny z IPN-u napisał, że szefem od tego wszystkiego był obecny prezes Kamiński, tak? Nie poinformowany. Ale kolejne z pana zdanie jest interesujące, bo pan mówi, nie zmieniono procedur, które umożliwiają oddziałom IPN-u sprzedawanie wydawnictw centralnych. Więc ja przyszedłem do IPN-u, bo przedtem mogłem u nich kupować na miejscu i powiedziano, my nie prowadzimy, bo nam centrala kazała, nie pozwoliła sprzedawać, wszystko prowadzi Empik. No to poszedłem do Empiku i w Empiku mówią, i do dużego, w Galerii Kazimierz mówią, my nigdy nie prowadziliśmy. No to idę do Empiku w Galerii Krakowskiej na tym, przy dworcu. Nie, my nie prowadzimy. Poszedłem do rynku. W rynku pierwszy numer kupiłem, ale potem w internecie zobaczyłem, że wyszedł drugi, poszedłem kupić. A ta pani mówi, my nigdy nie prowadziliśmy. A ja mówię, proszę to sprawdzić, bo ja to kupiłem parę tygodni temu i był. Szuka, nic nie ma. No i w końcu znalazła i pytam, no to będzie za parę dni. Przychodzę, nie ma wystawionego tego. Więc idę do tej pani i ona mi podała to spod lady, tak jak dawniej świerszczyk, czy jakieś nie wiem, pornografię sprzedawam. Druga rzecz, jeżeli panu zależy na tym, żeby ten był sprzedawany, ten biuletyn i miesięczny, dlaczego on jest w okładce plastikowej? No tak się sprzedaje te świerszczyki, tą pornografię, bo ludzie pooglądają i nie zechcą kupić. No nie, że ktoś może zajrzeć i przekartować. On jest tylko w plastiku albo spod lady, bo tam to nie ma. Dobrze, czy ja już mogę, bo szkoda tego czasu, tak jak pan uważał. Zacznę od tego ostatniego pytania o ten plastik. Odpowiedź brzmi tak. Zostaje to bez i to wypada. Więc pytanie. Pytanie. Ale rozumiem, jeżeli tak, jeżeli jesteśmy w tym temacie, że foliowany stary biuletyn panu nie wadzi. Każdy był foliowany. Każdy. Ja dostawałem. Możliwe, że otwierali pracownik. No właśnie. Więc ja myślę, ale to już idąc wszystkimi tymi bardzo szybko, żeby dać jeszcze państwu możliwość, bo to szkoda. Sprawa podręcznika, już panu odpowiedziałem w kuluarach. I posłużę się jeszcze raz tym przykładem, o którym powiedziałem. Ja nie będę recenzował książki, której na oczy nie widziałem. Ja dopiero w końcu ubiegłego tygodnia dostałem na biurko ten podręcznik i nie byłem w stanie jeszcze się z nim zapoznać, bo nie byłem przy biurku od poniedziałku. Tak. To dwa słowa o podręcznika. Wydawnictwo, które wydało, wydawnictwo Stenter, organizuje spotkania od pół roku z nauczycielami i wszystkimi zainteresowanymi. Zapraszam na stronę internetową Stentora, tam jest terminarz spotkań. Można porozmawiać i z obydwoma autorami, obejrzeć podręcznik i samemu wyrobić swoje zdanie na temat tego, co jest w środku. Więc to jest odpowiedź na to pytanie. Druga sprawa. Sprawa nieobecności informacji o katastrofie smoleńskiej w tym pierwszym numerze. Żeby to było jasno, bo ja o tym chyba gdzieś powiedziałem w którejś rozmowie, ale jeszcze raz powiem. To nie jest tak, że ktoś przyszedł do nas i powiedział, że tu ma tekst wspomnieniowy, chciałby go zamieścić, a my mu odmówiliśmy. Natomiast uznaliśmy, że zajmujemy się historią XX wieku, a to, o czym pan mówi, ta notatka o kwestii reformy programowej, według mnie dotyczy właśnie przeszłości nauczania historii i znajduje się w dziale edukacja historyczna. Dlaczego tam jest tak, że jest wywiad z kimś, kto tą reformę przeprowadził, a robi z nią redaktor naczelny? Dlatego, że obok jest krytyczny głos Piotra Zaręby, dobrze pamiętam,
pana redaktora Zaręby. I są dwa punkty widzenia. Dwa punkty widzenia. Jeżeli komuś nie odpowiada punkt widzenia zaproponowany przez redaktora naczelnego w rozmowie z współautorem, dokładnie obok, żeby tego nie mieszać, jest głos, zresztą chciałem zauważyć jako pierwszy, jest głos negatywny. Na czym polega edukacja historyczna i czym się różni od propagandy historycznej? Za rzeczą podstawową jest to, że w propagandzie mówiono, co mamy myśleć. Natomiast w edukacji mówimy, jakie są argumenty, a myślenie i wnioski pozostawiamy ludziom, bo oni sami potrafią to ocenić. I dlatego tutaj jest jeden tekst, i dlatego tutaj jest tekst drugi. Po to, żeby dać... Tak samo jest w drugim numerze, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ci, którzy mieli okazję, o maju 26 roku. Dwa zupełnie inne spojrzenia na to samo wydarzenie. Bardzo kontrowersyjne spojrzenie. Ale dajmy szansę każdemu, kto ma wolną wolę i jest wolnym człowiekiem, żeby samemu odpowiedzieć sobie, co jest dobre, a co złe. Dać mu argumenty. Natomiast wracając do pytania o kwestię obecności katastrofy smoleńskiej. I że jeszcze raz powiem, ona nigdy nie spłynęła, być może jest to błąd. Być może ponoszę za to odpowiedzialność, znaczy ponoszę za to odpowiedzialność, że tego nie ma. Natomiast to nie jest tak, że to zostało usunięte, tylko o to nie zadbano. I jeżeli Państwo uznajecie, że to jest błąd, proszę mnie w całości za to obarczyć. O rozmowie już mówiłem. Było pytanie o starą redakcję. Przepraszam, sobie w skrócie zapisałem. Pytał Pan o starą... Aha, wiem, o cenzurowanie starej recenzji. Tak? Tak. Proszę Państwa, ja... Trudno mi tutaj... Rzecz jest bardzo delikatna. Nie mogę zdradzać, znaczy nie czuję się uwrażniony do zdradzania mojej korespondencji z panem doktorem habilitowanym Bogusławem Kopką i propozycji, które mu składałem, na które nie dostawałem odpowiedzi, naszych rozmów wewnętrznych. Zawsze uważałem pana doktora habilitowanego Kopkę za mojego bardzo dobrego kolegę i dalej go uważam. Nie zgadzam się z różnymi zarzutami, które mi stawia. Przede wszystkim nie zgadzam się z formą, w jakiej to robi. To chcę powiedzieć. Przykro mi z tego powodu. Natomiast co do obecności jednego z historyków, rzeczywiście krótko jeszcze był taki historyk, Jacek Żurek. Niestety bardzo często poza pracą z różnych powodów, nie mogę o nim tutaj mówić, bo to jakby nie wchodzi w zakres naszej dyskusji. I później przeniesiony został do działu wydawnictw, więc de facto już później historyka nie było. Co do cenzurowania. Myślałem, że będzie takie pytanie. Chcę Państwu pokazać ostatni numer biuletynu, za który ja też już byłem odpowiedzialny. Jest tu zdanie, które ja zakwestionowałem redakcji. Przeczytam. Napisała to pani Fedysza Kradzijowska. Dodajmy, że dokładnie 13 grudnia, tutaj jest o stanie wojennym, 2002 roku rząd SLD-PSL wielce uroczyście zakończył negocjowanie warunków wejścia Polski do Unii Europejskiej. Trudno uwierzyć, by ówczesny premier Miller i prezydent Kwaśniewski nie mieli wpływu na termin zakończenia europejskich negocjacji i że wybór daty 13 grudnia był całkowicie przypadkowy. Ja powiedziałem, że no, są granice, których przekraczać nie wolno, jak mówił jeden generał w pewnym grudniowy dzień. No, trzeba znać swoje kompetencje. Ja rozumiem, że historią może się zajmować każdy, nawet socjolog. Okej. Natomiast trzeba również wiedzieć, że 13 grudnia oprócz Polski negocjacje kończyły 9 innych europejskich państw. To co, wszystkie były w zmowie, żeby nam 13 grudnia zabrać? Przecież daty spotkań europejskich rozpisuje się na kilka lat do przodu. Ja to zakwestionowałem, stwierdziłem, że to jest zupełnie beznadziejne zdanie, bez sensu, szkodne, szkodzi całemu innemu tekstowi. Redakcja powiedziała, że uważają panią doktor Fedysza Kradzijowską za tak znakomitego specjalistę, że nie będą z nią negocjowali tego. Poszło? Poszło. Żeby było jasne, chociaż tutaj bardzo mi zabolała pana opinia, że to pan wie, co jest prawdą i nie interesują pana moje odpowiedzi. Przykro, że przyznam się, przykro mi było. Nie powiedziałem, jeżeli pan tak zrozumiał, to dziwię się temu. Co jeżeli więcej. Pan to wyjaśniam, że nie. To bardzo, bardzo się cieszę, bo tak jak już rozmawialiśmy, jestem naprawdę otwarty na wszelkie argumenty, dyskusje i chcę z nich wyciągnąć również naukę dla siebie. Nikt nie jest doskonały. No to pan źle zrozumiał. Ja tu muszę bardzo się cieszę, że... Odnośnie podręcznika powiedziałem, jak pan przeczyta, a pan mi wmawia, że ja panu powiedziałem, że pan to przeczytał. Jak pan przeczyta? Dobrze, i szybciutko, już szybciutko się odnoszę. Inny przykład z tego samego tekstu. Tak. System PRL po 56 roku pieczołowicie skrywał pod maską swoją prawdziwą twarz. Od 56 roku pieczołowicie skrywał pod maską delikatnego autorytaryzmu. Na próbę niewielkiej korekty systemu Solidarności zareagował zgodnie ze swoją totalitarną prawdziwą metodą.
Jeżeli ktoś by napisał, że między 56 a 81 był, cytuję, delikatny autorytaryzm, a nie wybuch, grudzień 70, to jest delikatny autorytaryzm, poszło, poszło. Nikt tego nie zauważył. Czyli co, ktoś to czytał, czy to ktoś tego nie czytał? Chcę zrozumieć. I to jest przykład cenzurowania. To są rzeczy, do których zgłaszałem zastrzeżenie, żeby było jasne. To o tym powiedziałem. Co do Powstania Warszawskiego, ja mam nadzieję, że moje częste, przynajmniej raz w tygodniu wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego, spotkanie z kombatantami, jeszcze nigdy nikt mi nie zarzucił również po tym, jak te pismo się ukazało i było tam kompletowane, że to jest jakieś ulubione. Bo ja uważam, że naprawdę łatwo dzisiaj powiedzieć, że się zachowam tak albo siak, wiedząc, jakie są tego konsekwencje. Natomiast proszę mnie osądzić za rok, jak będzie podsumowanie rocznego planu wydawniczego Instytutu, programów badawczych Instytutu, za decyzje, które podjąłem. Bo naprawdę zadeklarować można wszystko. Proszę popatrzeć na programy wyborcze, zadeklarować można wszystko. Ale pan jest uczciwym człowiekiem, więc jak pan powie, że zachowa się pan to uczciwie, no to ja bym. Ale ta książka już wyszła, nie mówmy do tego. Proszę mnie ocenić, proszę mi wierzyć. Wspomni pan moją rozmowę ze mną za 2 lata, w tym kontekście, o którym tutaj mówiłem, więcej nie powiem. I ostatnia rzecz, sprzedaż, tak? Z czym jest problem? Problem jest z podatkiem VAT. Każdy z oddziałów jest oddzielnym płatnikiem VAT. Jeżeli oddział krakowski może sprzedawać nasze książki, to tylko wówczas, jak od nas je kupi za własne pieniądze, a to, co zyska, prowadzi do Skarbu Państwa. Taka jest prawda i musimy to zmienić, bo to niestety zostało zaniedbane przy zmianach, przy likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Mam nadzieję, że to się uda i wreszcie będzie także Instytut Pani Sarowej, bo dla nas to jest oddziały, delegatury, a dla Państwa to jest jeden organizm, zupełnie inny. A to, jak to jest sprzedawane w MPK-ach, dziękuję za sygnał, będziemy jutro od razu interweniować. Bo no, to nie jest nasza wina, że w Empiku te pismo jest sprzedawane tak, a nie inaczej. To jest wina danego sklepu. W Empikach, których ja widziałem w Warszawie, było wyeksponowane we właściwym miejscu, we właściwy sposób i dostępne. Szybciej nie krótkie odwrócenie Macieja Korkucia, a potem pani, potem Adam Macedoński. Ale czasu nie ma zbyt wiele. Ja tylko jedno zdanie, tak, a propos tego elementu cenzury, ponieważ ja myślę, że no rzeczywiście, no, żebyśmy pamiętali, że to pierwszy numer się ukazał, można się z czymś zgadzać, można się nie zgadzać. Ja też korzystam z tego prawa. Natomiast kiedy tylko miałem możliwość spotkania się z członkami redakcji, ani razu nie słyszałem, że jakieś treści obowiązują, treści nie obowiązują. Nic takiego się nie pojawiło. Wręcz przeciwnie, pojawił się apel o to, żeby po prostu jak najwięcej pracowników IPN-u pisało teksty, więc myślę, że powinniście Państwo też oglądać następne numery, bo myślę, że tutaj jest rzeczywiście dużo tego, że redakcja, która zaczęła pracować, też będzie się wielu rzeczy uczyła z numeru na numer i jeszcze raz podkreślam, ja nie słyszałem, aby były jakiekolwiek ograniczenia. Bardzo dziękuję. Proszę, pan. Dokąd byliśmy przyzwyczajeni raczej, że IPN gromadziło akta, nieraz z narażeniem się władzom i rozmaitym adwersarzom, gromadziło, strzegło, byliśmy bezpieczni, wiedzieliśmy, że te akta są przechowywane. Teraz tak jest zapewne również, ale obserwujemy pewne pochylenie w kierunku dydaktyki. Bo nawet i dzisiejsze wypowiedzi, jak również tytuł periodyku pamięć.pl wskazują na to, że się pochylamy w kierunku dydaktyki i to nie najlepiej. Pan doktor Zawistowski w pewnym momencie bardzo trafnie ujął, że trzeba wyjaśniać, bo pamięć zniechęca do historii. Młodzież nie zdaje historii, bo wydaje im się, że on, myśląc, lepiej rozwiąże zadanie z fizyki i złapie lepszą ocenę, niż żeby musiał opanować dużo rzeczy pamięciowych. I na dodatek, jeżeli pamięć na pierwszym miejscu, to znaczy, że będą testy, uzupełnij nazwiska, wybierz prawidłową datę, wpisz pojęcie, a pamięć, owszem, jest ważna i faktografia jest ważna. I to jest bezcenne, co IPN gromadził za pana
profesora Kurtyki. Ale to, my musimy wprowadzić sens. Pamięć sens.pl. I jeśli ten człowiek będzie wiedział, że on się po to tego uczy, żeby wyciągnął wnioski, żeby zrozumiał, to on będzie się chętnie uczył i będzie się tego uczył, co nie jest ważne, a może być w teście, bo było w zeszłym roku, to w tym roku też mu to dam. Tylko tego się będzie uczył, żeby zrozumieć swoją tożsamość i żeby był w stanie wytłumaczyć na przykład Żydom, którzy się będą uczyli w szkołach izraelickich, jak to mordowali w polskie obozy. Przede wszystkim na przykład Auschwitz nie był obozem w Polsce, bo ten teren był włączony do Reichu, a tam pobudowali obozy, bo było blisko do mordowania Polaków. A przy okazji takie machiny śmiercionośne budując, mordowali też innych, którzy byli przeznaczeni na śmierć. Rozumiem, ale to nie jest przedmiotem kontrowersji, jak się domyślam. Tutaj, w pamięci PL. Z tym, że jeszcze nie uzupełniłam pewnej sprawy. Jeżeli będziemy uczyli sensu, to wtedy wybór wzorców nie będzie sprawiał trudności. Bo na przykład nie będzie tak, no to ja nie mam pochodzenia szlacheckiego, to sobie wezmę chłopa jako Witosa, jako mój wzorzec. A ktoś powie, a ja mam, to ja sobie z Romyjskiego wezmę. Tu nie o to chodzi. Był na przykład Stadnicki, diabeł Stadnicki, to był szatan Serbem, a był także Stadnicki w Nadojowej. Żonaty z zapierzanką, szlachcic herbowy. Ten z chłopami w swoim dworze się spotykał, razem z nimi był w partyzantce, było absolutne partnerstwo, można sobie wybrać jednego z nich. W Polsce stanowej była ta stanowość. To nie znaczy, że chłop miał być szlachcicem, jak się urodził szlachcicem, to on oni się kształcili, bo wszyscy wtedy nie mogli. To były inne czasy, 16 czy 17 wiek. To trzeba im wyjaśnić. Bardzo bym prosił o zmierzanie do konkluzji. Do konkluzji jeszcze bym to dodała, że emancypacja to też nie tak, jak tu było powiedziane. Człowiek jest ważny, a człowieka nie ma w oderwaniu kobiety od mężczyzny. To mężczyźni walczyli o emancypację. Profesorowie uniwersyteci, na przykład Cybulski czy Wójwik, więc wyjaśniajmy. Czyli w konkluzji ostatecznej byłoby pamięć sens.pl. Dziękuję pani profesor. I Maciej Kopi. Tylko minutę, bo jak gdyby tutaj ta wypowiedź była szersza. Generalnie pełna zgoda. Pełna zgoda. To jest bardzo ładnie ujęte z tym sensem. Natomiast chciałbym. Mamy obowiązek do słuchać, aby sobie nie pozwalać pomóc. Staramy się korzystać z doświadczenia tych pokoleń, które były przed nami, bo nie ma nic bardziej cennego niż doświadczenie tych, którzy już osiągnęli w życiu sukces na różnych polach. Natomiast jedną rzecz chciałbym zapewnić, bo tutaj jest pewne nieporozumienie. To nie jest tak, że Instytut zmienił swoje zadania. Instytut ma cztery zadania. Lustracyjne, archiwalne, przechowywanie archiwów, ściganie zbrodni i edukacja. No tak Państwo trafili na spotkanie z przedstawicielami pionu edukacyjnego, gdyby tu siedział mój kolega, dyrektor Leśkiewicz, to na pewno by opowiedział Państwu znakomite historie o tym, jak kolejne dokumenty do archiwów wpływają, jak kolejne tysiące stron, dziesiątki tysięcy stron trafiają na nośniki elektroniczne po to, żeby nigdy to, co mamy w archiwach, nie zginęło od zębu czasu. Dziękuję bardzo. Pani? Bez niego. Bardzo zamknięte na świat zawodowych historyków, ale jednak nie.
Wydziałem Edukacji Historycznej. W Centrali w Warszawie, tak? Nie, w Centrali, to znaczy jest to... Dobrze, rozumiem. W takim razie pytam się, jak to jest możliwe, że osoba, która przeprowadza z młodzieżą lekcje i wie, jak młodzi ludzie są wrażliwi w pewnym wieku i wystarczy im tylko właściwie podać temat, żeby oni to podchwycili. Dlaczego ta pani uważa, że musimy równać nasze ofiary, kiedy zamordowano tak naprawdę odcięto głowę narodowi? Dlaczego my mamy porównywać z ludźmi, oczywiście każde życie jest równie cenne, ale dlaczego zawodowy historyk pisze, że no tak, to byli zawodowi żołnierze, to nie była elita. Jeśli zawodowy przedwojenny oficer nie jest elitą, to nie wiem, co nią jest, a jeżeli ta pani wie, tylko w jednym z obozów zginęli zawodowi żołnierze, reszta to byli rezerwiści, czyli elita społeczeństwa, bo to byli lekarze, to byli prawnicy, to byli samorządowcy przedwojennej Polski. Dobrze, to jeżeli też mogę bardzo szybko, zacznę od tego, o czym pani powiedziała na końcu, bo to najłatwiej. Przed chwilą bardzo gromkie brawa zebrał dr Korkut, za czym oczywiście gratuluję, zwłaszcza jak pokazywał, co się dzieje z pamięcią w Izraelu, jak ona jest pokazywana, a jak jest to u nas. I chciałem zauważyć, że to jest to pani w tym tekście, co po pierwsze. Po drugie, chciałbym, znaczy bardzo mi trudno, z panią polemizować, jeżeli pani mówi o kwestiach podprogowych. To jest wyższa szkoła jazdy. Mam nadzieję, że redakcja nie stosuje podprogowej tutaj techniki. Natomiast idąc, chciałbym przeczytać ten fragment. Po pierwsze, jeżeli byśmy, proszę mi wybaczyć na chwilę założenie złych intencji, ale tylko na chwilę, dobrze? Jeżeli byśmy założyli złe intencje, to ja od razu bym taki bardzo mocno tutaj zarzucił pani kłamstwo. No jak to żołnierze i rezerwiści? Zapomniała pani o strażnikach więziennych, o funkcjonariuszach. No ale to dokładnie jest ten sam system myślenia. Ja w tej chwili nie robię wykładów ze zbrodni stalinowskich. A ja nie mówię o stalinowskich. Ja mówię o zbrodni katyńskiej, konkretnej zbrodni. Natomiast jeszcze raz mówię. To nie jest tak, że... Natomiast mam taką propozycję w związku z tym. Ja bardzo chętnie przyjmę pani tekst na ten temat. Do działu edukacja historyczna. Niech pani napisze konkret. Naprawdę. Bardzo proszę. Bo to będzie najlepsze. Jeżeli pani uzna, że... bardzo proszę. Natomiast następna rzecz. Dlaczego, jak jest, uważam, że to my robimy coś takiego? Bo uważam, że jest i w każdej chwili może go nie być. Tak? W każdej chwili. Z dnia na dzień może go nie być. Proszę pamiętać, ile było pism, które się nagle pojawiało, mogło nagle odejść, tak? Ja się bardzo cieszę, że jest, uważam, że historia i wiele innych, tak? Znaczy, możemy ciągle oczywiście obniżać poziom i rozpoznać na obrazku Jana Pawła II albo jakąś inną bardzo znaną postać. Tylko pytanie jest takie, kiedy my przestaniemy tą poprzeczkę, że pan przed obniżać. Ale my nie obniżamy poprzeczki, my mu proponujemy właśnie szansę, taką tyczkę, żeby tą poprzeczkę pokonać. To nie jest skok zwyż, to jest skok o tyczce, a to jest tyczka. Co do kwestii artykułu Kamisa Konskiego się odnosi, nie będę już więcej chyba czasu przedłużał. Proponuję tak, proszę się...